Witam, witam. Kolejny odcinek Subnautiki z konieczności. Niestety dość krótki, ponieważ nie wiem na ile pozwoli mi zdrowie. Użyj donicy, użyj donicy, no żeby użyć trzeba mieć co włożyć, okej. Okay. Ja. No, proszę cię. Dobrze, tak, znacznie lepiej. O, musiałbym sobie zrobić jakieś miejsce na te pozostałe. Dobra, jakąś szafkę trzeba wymachnąć. Szafka. O, nie mam tytanu. W każdym razie nie ze sobą. No dobrze. Gdzieś mam, ale... Co chciałem? Chciałem się tutaj opuścić pod okolice wyspy i troszkę rozejrzeć po prostu. Dzisiaj niewiele. Włączamy silnik. Nie wiem czy... O, no, no, nie w tą stronę. I żeby nie walnąć w dno. O. Trochę niżej. Tak, żebym mógł później krewetką doskoczyć. Ale widzę tutaj kopalne ilości. Okej, wysiądę sobie tutaj i zbiorę. Nie tak, nie zużywamy energii. Na stanie w miejscu. O! To trzeba było wziąć krewetkę. I co się stało? No właśnie, od czasu do czasu dzieje się coś takiego. No, hello! To jest... Welcome aboard, Captain. Systems online. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, że wziąłem apteczki, żeby uzupełnić tu sobie jakąś szafkę na apteczki. Co to może powodować? No, ciekaw jestem. Szafka. Tytan. No nie. Mamy zapasowe bateryjki. Okej. Wiele rzeczy tu mam, ale nie mam tytanu najwyraźniej. Chyba, że tu mam jakąś jeszcze szafkę. Nie. No pięknie. Okej, dobrze. No nic, w takim razie opuszczamy się troszkę głębiej. Skoro nie mogę materiałów zbierać. Engine powering up. Muszę zdać się na ręczne zbieranie. To opuścimy się troszkę tutaj. A, teraz jeszcze pytanie, czy wziąłem ze sobą karabin? O matko, chyba nie. To głupie, żeby zobaczyć do schowka. No nie mam karabinu. No taka wyprawa. To nic, w takim razie wracam za chwilę. Okej, wracając do bazy. Po drodze namierzyłem
wraki, którym chciałbym się przyjrzeć. Skaner chyba wziąłem. Wziąłem, na szczęście. Mam nadzieję, że mnie tu nie będą specjalnie atakować. Czy to jest... Czy to jest... reaktor termalny. Już go mam. Okej, okay, to niewiele nam to dało. To jest chyba konsola. Nie, krzesło. O! Ramię torpedowe też już mam. Jest... zresztą za chwilę pokażę. Jeśli chodzi o mnie, to ramię torpedowe jest... bezużyteczne w zasadzie. Dobrze. Tu przede mną jest jeszcze drugi wrak, który sobie obejrzę. Gdzie on był? Z góry go było widać doskonale. Natomiast tutaj... niespecjalnie. Okej, to na pewno nie było tak daleko. Dziwne. Chyba, że... ten był przede mną, a coś jest jeszcze za mną. No. Zatrzymam się na wysokości sterowni. Wydawało mi się, że widzę dwa. A, i dobrze mi się wydawało. Drugi jest tutaj. No nie otwieraj się tak gwałtownie, bo... bo się spłoszę. O! Tu również... pron by się przydał. Okej. Czy można tu gdzieś wejść? A i owszem, można. A! Tyle, że już tu byłem. Okej. Gdzie mój pływaczek żółtobrzeżek? Dobra, wracamy na pokład i... wracamy do bazy. Ups. Tak, jak widać, konieczne jest wczytywanie. Gra troszeczkę postanowiła, że... zrobi mi dowcip i pomyliła wnętrze bazy z zewnętrzem bazy. Mogą sobie chodzić po dnie, dowolną ilość czasu w sumie. Niestety wpadłem do dziury, a jako że nie pływa się w powietrzu, no to już nie umiałem z niej wyjść. Zresztą, no nie wiem, czy skorzystanie z takiego glitcha byłoby najlepszym pomysłem. No cóż. No można by nazbierać materiałów, tylko później pytanie, czy zapisać w tak uszkodzonym miejscu grę, czy cały zapis nie przepadnie. Emergency power only. Oxygen production offline. Tak, czyli znowu znajdę się przy pływającej wyspie z Simotem zamiast... zamiast chodzika. Tea. No niespecjalnie. No cóż. Nie wiem sam. Chyba sądzę, że zrobię sobie coś takiego, że jednak po prostu się opuszczę pod wyspę. I pozwiedzam sobie troszeczkę Simotem. Może za wiele nie nawydobywam.
Ale za to Simot ma teraz kilka ładowni, więc jeżeli coś poznajduję, okej, to nie jest najlepsze miejsce. Chciałem się zanurzyć bardziej bezpośrednio pod wyspą. Nie wiem, co to niby zmienia. Okej, tu jest ten las kulkowy. Nie mam karabinu ze sobą i jeżeli się okaże, że bardzo mnie tu pogonią, no cóż, będę musiał raczej uciekać niż cokolwiek. Na wszelki wypadek sobie zapiszę. Stój szalony. Albo reflektory niech będą. Zapiszemy. No i idziemy zobaczyć. Przede wszystkim zobaczmy, co w tych ładowniach mam. Tu nic. Tu nic. I tu również nic. Momencik. Przerwa na efekty dźwiękowe w postaci oczyszczania górnych dróg oddechowych. No cóż, 900 metrów możemy sobie tu pozwolić. Rozejrzyjmy się, czym jesteś? Napromieniowanym pająkiem. Aha. A tu mamy jaskinię. O, robi się ciekawie. Chyba, że nie. Nie, tu mamy zwykłą małą jaskinię, przez którą na dodatek światło przenika. Dobrze, trzymajmy się pierwotnego planu, czyli tu, w dół. Zobaczmy, co tu można znaleźć. Okej. Słyszę dźwięki. O, czemu? A, to słyszę tych kolegów. Ci są niegroźni. Nawet gdyby byli, to mnie nie dogonią. Natomiast. Aha. Aha. No jest tu miejsce ciekawe, ponieważ bez karabinu to chyba nie jest dobry pomysł. Ciekawe, czy mnie zauważył. Wezmę sobie ten uranik. No cóż, niezbyt. O, galareciak. Gdybym chciał. Ups! Chyba mnie zauważył. Nie będę stał w miejscu w takim razie. Oh, hello. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Robi się tu mało bezpiecznie. Tego kolesia chyba znamy z czego? Z trailera. I chyba nie był zachwycony naszą obecnością. Z drugiej strony masy. No, już jesteśmy naprawdę głęboko.
A cóż, chyba sobie spróbujemy do niego podejść. Ej. Skaner. Spróbujmy. No, jeszcze troszkę. No. Udało się przeżyć spotkanie, czyli nie jestem taki zły. Hello? Czemu nie widzę? A powinienem. Kolor może nieodpowiedni. A, aż tu jesteś. No proszę. No proszę. Zgubiłbym cię. Nie chcę schowka, chcę... No, i co, przemykam koło nich, to może nie zdążą mnie zaatakować. A nie powiem, żeby nie próbowali, bo chyba próbują. I jest ich tu całkiem spora ilość. Oho. Oho. No. Oj. Muszę wysiąść, naprawić sobie ustrojstwo. Okej. Naprawdę muszę wysiąść, naprawić sobie ustrojstwo, bo zaraz zatonę, ale... Czy ja widzę tutaj to, co ja tu widzę? Wysiadamy... Wow. Narzędzie naprawcze... 5... Proszę was, nie bądźcie tacy... Złowrodzy. Okej. Skaner w dłoń i wchodzimy. Czy tu jest otwarty włas? Tak. No cóż. A, to zbiornik jest. Dobrze. Przydałaby się chyba latarka. Degasi katastrofa. Jakiś schemacik? A, generator tarczy. Chyba go nie potrzebuję. Bardziej przydałby mi się moduł głębokościowy. Czy tu już byłem? Tak, tu już byłem. Ach, to jeszcze może do góry. Latarka. Czy mam za sobą latarkę? Mam. Przecież da się wejść do góry. Powinna to być drabina. Co się właśnie stało? Czy ten kolega zgasił mi latarkę? Nie, panie kolego. Sądzę, że... Aha, na dół się wchodzi tędy. Ha.
Wiele rzeczy tu jest. O, tu można coś. O! Zeskanować. A, ramka na zdjęcia. No, potrzebuję tego do życia. Mam nadzieję, że on mi nie uszkadza Simota przez samo jego wyłączanie co chwilę. Okej. Chyba denerwuje go samo zużycie energii. Dziwne. Okej. Ktoś tu sobie nieźle pociągał. Przed katastrofą. Najwyraźniej. Dobrze. Warto będzie poczytać tym razem troszkę. Skoro się... Narzędzie naprawcze. O, żeż. Chyba sobie stąd pójdę. Dobra, już sobie idę, już się nie denerwuj aż tak. Mam nadzieję, że nie będzie mnie gonił. Tak, to już chyba wiem, gdzie należy wrócić po zmontowaniu jakichś tarcz. Czegoś w tym rodzaju. Dobrze. Gdzie jest mój okręt? Na razie niewojenny. Aha, czekaj, wyłączyłem chyba wizję okrętu. Nie. Te kolory są wszystkie tak blade, że nie wiem. A, tu. Prosto prawie nade mną. Momencik. Nadal zmagam się z przeziębieniem ciężkim, więc sorry za te przerwy. Zresztą prawdę mówiąc, to chyba zrobię sobie przerwę troszkę dłuższą. No cóż, odcinek będzie naprawdę króciutki. Spadają fragmenty wyspy, jak widzę. Podchodzimy jak należy, jak w książkach. Jest! I o, oczywiście musiałem puknąć. Tak, czyli mamy generator tarczy dla cyklopa. Zobaczmy, co do niego jest potrzebne. W sumie to mogę sobie coś takiego zrobić. Tego nie, ale tarczę i owszem. No i moduł głębokościowy by się przydał, żeby się zapuszczać. Chciałbym wpłynąć cyklopem do tej jaskini. Jeżeli bym miał tarczę, no chyba, że będę miał tarczę do Simota. Ale nic. Chyba na dzisiaj jednak sobie zakończę, bo to takie troszeczkę jest na siłę między wycieraniem nosa a... What? Oh. Tak, chińska łamigłówka, jak uciąć i zjeść tak, żeby ciągle mieć pełną skrzyneczkę. Dobra, w tym odcinku to będzie jednak wszystko. Trochę się... samo by się wyleczyło, no ale dobra.
Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych. Niestety na następne trzeba będzie troszeczkę poczekać. Oj, bo coś zaczyna mi się znowu dziać. No, aż troszkę mi się zdrowie poprawi, ponieważ samomówienie no, nie jest akurat najlepszym pomysłem przy bolącym gardle. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania następnych. I oczywiście subskrypcji, polubiania i te sprawy, tak jak zawsze. No i jak zawsze miłego dnia.